Głównym kamieniem milowym niezbędnym do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy była zmiana władzy w Polsce. Potwierdza to postkomunista, obecnie europoseł lewicy Leszek Miller. Do Polski wpłynęło 5 miliardów zaliczki z programu Repower EU na zieloną energię. Program jest częścią Krajowego Planu Odbudowy, jednak wypłata środków nie była uzależniona od realizacji kamieni milowych i uzgodnił ją jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego. Właściwe środki z KPO, jak zapowiada nowy rząd, wkrótce trafią do Polski. Wiele wskazuje na to, że będzie to możliwe bez realizacji tzw. kamieni milowych. Najważniejszym kamieniem węgielnym to była zmiana rządu. Węgielnym czy milowym? Najważniejszym kamieniem milowym to była zmiana rządu w Polsce. Czyli pan mówi wprost to, co urzędnicy europejscy nie chcą powiedzieć oficjalnie. Nie, oni też to mówią. Leszek Miller potwierdził to, co mówiliśmy od dawna, przekonują politycy Zjednoczonej Prawicy. Przykra sytuacja, ale cieszę się, że pan Miller miał tyle odwagi, żeby o tym powiedzieć. Tak naprawdę tu nie chodziło o żadną praworządność. Te wszystkie komisje, te wszystkie spotkania to była jedna wielka ściema tak naprawdę. I Leszek Miller wczoraj to potwierdził. Wiceminister spraw zagranicznych z lewicy Andrzej Szejna przekonuje, że realizacja kamieni milowych będzie konieczna. Zmiana rządu dała wszystkim krajom Unii Europejskiej nadzieję, że będzie wreszcie partner. Ale oczywiście, poważnie rzecz ujmując, to wszystkie te kamienie milowe muszą zostać spełnione. Gotowość do wypłaty środków z KPO bez wypełnienia kamieni milowych tuż po wyborach wyrazili unijni komisarze. Aby zachować twarz, na spotkaniu z Donaldem Tuskiem szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała: musimy nadrobić stracony czas. W szczególności czekam na bliską współpracę, aby odnieść się do kamieni milowych dotyczących niezależności sądownictwa, byśmy mogli następnie realizować pierwszą płatność. Unijni urzędnicy są przekonani, że Donald Tusk spełni wszystkie ich oczekiwania, zauważa profesor Mieczysław Ryba. W Brukseli, Berlinowi chodziło o wymianę rządu i to był praktyczny kamień milowy, który trzeba było spełnić, a wszystkie inne dalsze będą spełniane, bo Tusk będzie miękko grał wobec Brukseli, to jest oczywiste. Nowy rząd, pomimo deklarowanego sprzeciwu wobec planów reformy traktatowej Unii Europejskiej, nie wykorzystał okazji do tego, aby ją zablokować. Ekipa Donalda Tuska nie protestowała też przeciwko wprowadzeniu pakietu migracyjnego, który zmusi Polskę do przyjęcia nielegalnych migrantów.